Państwa bardzo serdecznie. Wprawdzie okres już letniej kanikuły, ale kilka słów chciałbym powiedzieć na temat prac parlamentarnych, ostatnich projektów ustaw, które trafiły do parlamentu. Oczywiście nie będę mówił o wszystkich, tylko chciałbym powiedzieć kilka słów o dwóch ustawach. Pierwsza ustawa to jest ustawa o tajemnicy lekarskiej, a mianowicie znowu Prawo i Sprawiedliwość wbrew opiniom prawnym, wbrew opiniom środowisk prawniczych, ale również lekarskich wprowadziło ustawę, która daje uprawnienia prokuratorowi generalnemu, który w ramach postępowania sądowego będzie mógł uchylać, mówiąc wprost, postanowienia sądu i sam wydawać decyzję, czy dane postępowanie może być objęte tajemnicą, czy nie musi. To oczywiście jest rzecz jako ewenement w Europie, aby orzeczenia ostateczne prokuratora były ważniejsze od orzeczeń sądowych. Tak jak powiedziałem, dużo środowisk, czy to lekarskich, czy prawniczych, protestowało przed tego rodzaju uprawnieniami, które otrzymuje kolejne uprawnienia pan prokurator generalny. Jest to przykład kolejnej centralizacji decyzji związanych chociażby ze sferą tajemnicy lekarskiej. Drugą ustawą, która jest bardzo ważna i to, co obserwujemy, coraz więcej zacznie trafiać ustaw związanych z samorządnością, z samorządami i tego wszystkiego, co dotyczy samorządów. Projekt ustawy, może już nie projekt, bo przeszedł cały cykl legislacyjny przez Sejm i Senat, ustawa o systemie oświaty. Jest to ustawa, która w dużej mierze porządkuje wiele rzeczy, które były potrzebne, które zostały przygotowane jeszcze w poprzedniej kadencji. Natomiast wprowadzono tutaj dwie bardzo ważne rzeczy. Ja nie mówię na razie o zmianie ustroju szkolnego, czyli wprowadzaniu szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, średniej i likwidacji gimnazjów, bo to jeszcze nie było przedmiotem obrad. To oczywiście w pewien sposób się wiąże, ale pokazuje podejście rządzących do problemu edukacji i roli, którą mają w tej edukacji odgrywać nauczyciele, szkoły, dyrektor szkoły i samorząd. W projekcie tej ustawy wprowadzono dwie bardzo ważne zmiany, które w sposób ewidentny centralizują i upolityczniają polską szkołę. Jeżeli będzie tak, jeżeli pan prezydent podpisze, a zapewne podpisze ten projekt ustawy, to projekt organizacyjny szkoły będzie musiał być opiniowany przez kuratora oświaty. Co to powoduje? To powoduje, że lokalne władze będą musiały uzgadniać wszystko z kuratorem, który bezpośrednio podlega ministrowi. Czyli można mówić wprost, że minister z Warszawy będzie dokładniej i lepiej wiedział, co potrzeba szkole kwidzyńskiej. A ja mogę powiedzieć, że przez ostatnie 25 lat, uczestnicząc w zarządzaniu edukacją na poziomie Kwidzyna, przez 7 lat osobiście zajmowałem się edukacją, to kwidzyńska edukacja w roku 90-91, a dzisiaj to jest przepaść, jeśli chodzi oczywiście o poziom tej edukacji. Polska edukacja również przez ostatnie lata zrobiła olbrzymi krok do przodu, nie tylko jakby w ocenie takiej subiektywnej, ale czy to badań PISA, czy innych obiektywnych czynników, polska edukacja jest oceniana bardzo wysoko. Oczywiście jak w każdym systemie, w każdej dziedzinie, która jest, polska edukacja ma również swoje elementy, które należy poprawiać i zmieniać, chociażby zbyt duże obciążenie programowe, nieumiejętność pracy w zespole, brak kreowania liderów, brak umiejętności pracy z projektami. To są rzeczy, które pokazuje się, że polska szkoła powinna jeszcze to zmieniać. Ale coraz większa centralizacja, to co zaproponował w tej ustawie PiS, powoduje to, że polska szkoła przestanie być szkołą rodziców i samorządów, a będzie znowu, tak jak za PRL-u, polską szkołą rządzoną z Warszawy. I to jest rzecz bardzo niebezpieczna. Ja podczas debaty i wystąpienia pokazałem rzecz następującą. Dzisiaj najlepiej ocenianą szkołą w Europie i w świecie jest szkoła w Finlandii. 40 lat temu Finowie mieli jeden z najgorszych systemów szkolnych i jedną z najgorszych edukacji. Postawiono na dwie rzeczy. Maksymalnie postawiono na edukację i wynagrodzenie nauczycieli, co powinno być przedmiotem każdej władzy, troska o te dwa elementy, i całkowite uniezależnienie od władz centralnych. W Finlandii zlikwidowano kuratorium. Nie ma kuratora. To właśnie rodzice i władze lokalne, ale przede wszystkim rodzice i nauczyciele mają największy wpływ w to, co się dzieje w szkole. I
podczas jednego z seminariów zostało wylansowane takie zdanie, że im więcej centralizmu, im większy udział władz centralnych w edukacji, tym jest gorsza edukacja. Przykład Francji i innych krajów, a na drugim biegunie właśnie szkoła fińska, która pokazuje, jak osiąga fantastyczne efekty dotyczące jakości nauczania, ale i umiejętności korzystania z wiedzy. I drugi element, który został wprowadzony w tej ustawie, to jest kwestia zwiększonego udziału w konkursach na dyrektorów przedstawicieli kuratora. Oczywiście zwiększono również i przedstawiciela rodziców i grona pedagogicznego. Natomiast, tak jak w przypadku Kwidzyna, trzech przedstawicieli kuratora, trzech przedstawicieli władz samorządowych, trzech przedstawicieli związków zawodowych i rodzice, państwa 13 osób, to powoduje, że mamy praktycznie rzecz biorąc pięciu przedstawicieli nauczycieli, a tylko dwóch rodziców. W związku z tym to nie jest dobry kierunek. Tak jak powiedziałem, centralizacja, upolitycznienie i olbrzymi wpływ władz centralnych na to, co się będzie działo w każdej szkole, w każdej gminie, w każdej miejscowości. No, osobną rzeczą jest to, co jest przed nami, to, co pani minister określiła, czyli zmiany dotyczące nauczania, a mianowicie likwidacji gimnazjów, szkoła podstawowa i szkoły ponadpodstawowe, ale to jeszcze przed nami, także mam nadzieję, że to będzie długa dyskusja, jak powinien wyglądać ustrój szkolny. Tylko jedną rzecz powiem. Nie ustrój szkolny buduje jakość edukacji, a jakość edukacji buduje dobry nauczyciel. I powiem tylko na koniec, że po 40 latach w Finlandii dzisiaj, która uchodzi za wzór edukacji, na jedno miejsce na studia pedagogiczne jest 8 kandydatów. I nauczyciel w sensie wysokości zarobków ze sfery budżetowej po lekarzach jest na drugim miejscu. I to jest kierunek, czyli zwiększania nakładów na edukację, zwiększania dochodów, szkolenia i dobra edukacja na poziomie akademickim, i wówczas będzie dobra edukacja na poziomie gminnym. Także ja te dwie ustawy chciałem króciutko powiedzieć na temat, w jakim kierunku w wielu elementach polskie ustawodawstwo w wydaniu aktualnie rządzących idzie. Panie senatorze, czemu pan mówi, że jeżeli chodzi o ustrój szkolny, to daleka droga przed nami? Pani minister powiedziała jasno, za 2 lata nie będzie gimnazjów. Jednocześnie będą wygaszone, zlikwidowane, koniec. Panie dyrektorze, ja powiedziałem daleka droga parlamentarna, bo będzie jeszcze Sejm, Senat. Mamy nadzieję i ta debata na temat tej ustawy, która w dużej mierze jest dobra, bo tam porządkuje wiele rzeczy. Mówię o tej poprzedniej, o której teraz omawiałem, i wprowadza tylnymi drzwiami, bez konsultacji z samorządami, to opiniowanie, bo to jest jeszcze też ewenement. Dano projekt ustawy do konsultacji z samorządami, a później w ramach prac parlamentarnych wprowadzono zmiany, które nie były konsultowane z samorządami. No to jest i niekonstytucyjne, i po prostu nie fair wobec samorządów. No ale oczywiście Trybunał Konstytucyjny w rozkładzie, w związku z tym nie będzie można. Można złożyć skargę i zapewne ktoś tam może złożyć taką skargę. A wracając do pana pytania, że mówiłem o tym, o długości prac parlamentarnych. Natomiast to, co powiedziała pani minister, no to decyzja polityczna praktycznie zapadła, więc mam nadzieję, że może żywię taką nadzieję, że pół miliona podpisów dotyczących gimnazjów plus to, co będzie powiedziane w debacie, może w jakiś sposób wpłynie na refleksję. Bo jeszcze raz chcę powiedzieć, to nie system buduje jakość edukacji. Nie 6, 3 plus 3, czy 8 plus 4 i poprawi się edukacja. To jest błędne założenie. Więc jeżeli już raz zdecydowaliśmy się na system 6, 3 plus 3, więc poprawiajmy, wzbogacajmy go i likwidujmy te mankamenty, które ma polska szkoła, a wywracanie całego systemu, olbrzymich nakładów finansowych, olbrzymiego przygotowania nauczycieli, szkół, organizacji i teraz robi coś, co nie da żadnego efektu, jeśli chodzi. Natomiast ma jeden efekt, to co my przewidujemy. A mianowicie we wszystkich szkołach trzeba będzie zrobić od nowa konkursy, czyli nowa jakość prawdopodobnie za chwilę dotrze również do polskich szkół. Panie senatorze, a jak te zmiany w oświacie przełożą się na system edukacji w Kwidzynie? To znaczy się, panie dyrektorze, ja w debacie poruszałem właśnie, bo Kwidzyn dla mnie, w związku z tym, że pochodzę z Kwidzyna, tak jak powiedziałem, 7 lat
zajmowałem się osobiście edukacją. 20 lat uczestniczyłem z racji władz samorządowych w tym, co jest związane z edukacją kwizyńską i chcę powiedzieć, że to jest przykład dobrej, a może nawet bardzo dobrej edukacji, czyli relacji władz samorządowych, nauczyciele, rodzice i efekty widać. Czyli postawienie na większy rozwój samorządności, jeszcze większy udział rodziców, to jest kierunek. I to się przełoży w ten oto sposób, że dzisiaj żaden projekt organizacyjny szkoły, który będzie przedstawiał dyrektor, proszę sobie zauważyć dwie rzeczy. Stronę techniczną. Dyrektor składa projekt, musi to przedłożyć do kuratora, czyli 2,5 tysiąca gmin razy tam gdzieś parę tysięcy osób, które będzie musiało się tym zajmować, no bo przecież składając podpis trzeba się z tym zapoznać. Bez pozytywnej opinii nie można takiego projektu wdrożyć, czyli olbrzymi centralizm, zwiększający administrację, który nie daje nic, jeśli chodzi o jakość nauczania w polskiej szkole. Nic, kompletnie. No dobrze, a czy nauczyciele mają się czego obawiać? To znaczy, w mojej ocenie, gdyby obecnie rządzące Prawo i Sprawiedliwość szło w kierunku zwiększania nakładów na polską edukację z jednoczesnym dawania coraz większej swobody nauczycielowi, bo to jest kierunek, tak jak powiedziałem, europejski i w tych krajach, gdzie jest największa swoboda, że nauczyciel decyduje o wielu rzeczach, programowych również. Jeszcze raz powiem, w Finlandii zlikwidowano kuratoria. W związku z tym ja się obawiam rzeczy następującej, że będzie olbrzymi wpływ, to taka chodzi anegdota po korytarzach polskiego Senatu, że za chwilę szkoły, niedawno uchwalaliśmy ustawę o mediach narodowych, że za chwilę polska szkoła będzie musiała być szkołą narodową, że będą musiały być konkursy, które będą po zmianie organizacji, będą musiały odbyć się konkursy i ktoś, kto będzie miał, nie będzie miał wyraźnych poglądów narodowych, no będzie może postrzegany przez władzę niezbyt przychylnie, a to już będzie rzecz, która będzie wpływała na polską edukację, która jakości nie poprawi. Ona prowadzi niepotrzebne dyskusje, ferment, nic nie dający z punktu widzenia ucznia i rodzica, bo przecież rodzice są zainteresowani, przecież każdy z rodziców wie, co to znaczy patriotyzm, naród, Polska. I wszędzie tam, gdzie wynosi się to w sercu, z domu, to daje efekty, a wtedy, kiedy się coś narzuca, to więc polska szkoła będzie prawdopodobnie pod dużym wpływem władz centralnych. Burmistrz Roman Bera przed naszą kamerą powiedział, że w wyniku reformy oświatowej 1/3 kwizyńskich nauczycieli straci pracę. Mówimy o nauczycielach szkół podstawowych i gimnazjów. Panie rektorze, szanowni państwo, to jest właśnie to, kiedy wprowadzano zmiany dotyczące sześciolatków na siedmiolatki. Też mówiono, że nikt nie straci pracy. 7 tysięcy osób w Polsce straciło pracę nauczycieli. Przecież to jest niemożliwe, jeżeli ubywa jednego rocznika na poziomie szkół. No to ewidentną rzeczą jest, że część nauczycieli musi stracić pracę. Ja wiem, że jak rozmawiałem z panem burmistrzem Berą, że przygotowują się do tego rodzaju rzeczy, że nauczyciele po prostu będą mieli mniej godzin prawdopodobnie, więc może nie będzie aż tak drastyczne, ale niemniej część osób straci pracę. Wprawdzie wydłuży się jeden rok w szkole ponadpodstawowej, czyli w szkole średniej będą 4 lata. Natomiast niż demograficzny spowoduje to, że nie będzie nowych miejsc pracy, a wręcz odwrotnie. Szacowane są parę tysięcy osób w Polsce, nauczycieli również straci pracę. Czyli nie zagłosuje pan za tą ustawą? To znaczy się, ja niestety, no, jako opozycja, ale nie z punktu widzenia, że dlatego, że jestem opozycją, bo za wieloma ustawami głosujemy, które przedstawia rząd i to można stwierdzić. Natomiast w sprawach ustrojowych Prawo i Sprawiedliwość dąży do innego wzorca państwa. Państwa, w którym władza centralna ma najwięcej do powiedzenia i ona wie najlepiej, co trzeba w Kwidzynie, co trzeba w Gardei, w Prabutach, również i w edukacji. I to jest kierunek, który jest po pierwsze niebezpieczny, a po drugie w żadnym kraju, jeszcze raz powtarzam, ze statystyk wynika i opracowań i analiz, w żadnym kraju europejskim
Nie mówię tu o Rosji czy tam Białorusi, ale mówię również między innymi o Francji, o innych krajach, w których jest nadmierny wpływ władzy centralnej. Na przykład w edukacji osiąga się najmniejszy efekt. Tam, gdzie jest maksimum swobody dla nauczyciela, szacunek dla nauczyciela, wysokie wynagrodzenia i odpowiedni stosunek władz samorządowych, taki jak na przykład w Kwidzynie czy w powiecie kwidzyńskim, wówczas osiąga się bardzo dobre efekty. Dlatego z tego powodu nie jesteśmy w stanie zagłosować. A jeszcze tylko jedno zdanie, jeśli pan pyta odnośnie przyszłości zagłosowania. Jeżeli by przedstawiono zmiany, bo o tym mówimy, o likwidacji gimnazjum, cały program dochodzenia do tego, jakie będą tego koszty, jak będzie się łagodzić te koszty, szczególnie dotyczące zwolnień nauczycielskich i tak dalej. Natomiast będzie to tak, jak podejrzewam, jak będzie. Wieczorem trafi ustawa do Senatu i będzie rozkaz głosowania bez poprawek. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości posłusznie podejmą ten rozkaz i zagłosują bez poprawek nad takim projektem ustawy. A panie senatorze, na koniec podobno w parlamentarnych kuluarach szepcze się, że wiosną przyszłego roku będziemy mieli podwójne wybory parlamentarne i samorządowe. Słyszał pan o tym? Tak, to oczywiście korytarze parlamentarne, tak jak mówią, wieść gminna niesie, tak samo i dyskutuje się o różnych rzeczach. Przecież jeżeli sobie spojrzeć na logikę postępowania, przecież CBA nie po to weszło do 16 urzędów marszałkowskich w Polsce, żeby wyjść po prostu i wskazać błędy i powiedzieć, słuchajcie, tam robicie błąd. CBA w moim przekonaniu i w przekonaniu nas jako opozycji weszło po to, żeby powiedzieć, te samorządy nie sprawują dobrze swoich funkcji. To jest po pierwsze. Po drugie, dzisiaj główne pieniądze są przecież w samorządach wojewódzkich, więc trzeba doprowadzić do zmian związanych z układem politycznym. I po trzecie, to co powiedziałem, Prawo i Sprawiedliwość w mojej ocenie, może jestem w błędzie, ale w mojej ocenie nie lubi samorządów. Uważa, że władza centralna to jest coś, co jest najlepszym rozwiązaniem dla Polski. A jeszcze samorządy nie będące w gestii Prawa i Sprawiedliwości tym bardziej są nielubiane. W związku z tym mówi się o tym, że żeby skrócić kadencję samorządów, jednocześnie dokonać reorganizacji struktury administracyjnej państwa, czyli powrotu do małych województw z olbrzymią rolą wojewody. Najbardziej skrajna taka, oczywiście to wieść gminna niesie, najbardziej skrajna, że propozycja dotycząca udziału wojewody w kreowaniu pozycji wójta i burmistrza, mówiąc tak delikatnie. W związku z tym, która z opcji w Prawie i Sprawiedliwości zwycięży, zobaczymy, ale na pewno po wyjeździe Ojca Świętego, po szczycie NATO będą duże zapewne propozycje dotyczące ustroju państwa, jeśli chodzi o Polskę. Dziękuję. Państwu dziękuję panu.